Czerwona kartka dla Artura Mroczki po spotkaniu grupy Azoty Unitarnów z Orłem Łódź. Sędzia ukarał tarnowskiego żużlowca za zachowanie w trakcie trwania wyścigu 15. Przypomnijmy, że zawodnik z numerem 12 był obserwatorem tego biegu. Pojawiło się podejrzenie, że Artur Mroczka rzucił butelkę z wodą na tor w trakcie trwania wyścigu. Powiem tak jak w sądzie, chciałbym dowód zobaczyć, bo jak ktoś komuś powie, że butelka jest... Jak zobaczę dowód, że to on, uderzę się w pierś, powiem okej. Okay. Ale jeśli nie zobaczę dowodu, to jest po prostu no, kpina i tyle. Ja też mogę powiedzieć, widziałem kogoś o północy gdzieś tam, tak? Może na tej podstawie też zróbmy aferę. Tarnowski żużlowiec zaprzecza, że taka sytuacja miała miejsce. Ta decyzja sędziego oznacza wykluczenie zawodnika ze startów w kolejnym meczu. Dodajmy, że kierownictwo tarnowskiego zespołu będzie odwoływać się od tej decyzji.